Siema, siema. Ładna pogoda. Piękna. Ale musisz uważać, bo w jedną stronę pod słońce. No, jeśli pierwsze połowę tam, to wszystko dobrze. To muszą chłopaki ci wybrać połowę dobrą na twojej. Tak, tak. Powodzenia. Dziękuję. Siema. Cześć, Marcelito. Gratulacje powołania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No zawsze cieszy, nie? Jak się dostaje powołanie. Jeszcze... No co mogę powiedzieć? No, na pewno pozytywna informacja i się cieszę z tego powodu i robię wszystko, żeby otrzymywać te powołania, tak? To powodzonka w takim razie. Dzięki. Jesteśmy koneserami po prostu. Koneserami typowej serii A? Tak. Nie, serii B. Nawet. Protinone, Genoa. A wszystko lubimy. Wiesz co. Takie smaczki ligi. Situś jakieś tu wspomnienia fajne? Z Niepołomicami? No pewnie, no. Stąd trafiłem do Podbeskidzia, także dużo dobrych wspomnień. Chodziłeś tutaj na skrzydełku, co? Jedna z ważniejszych rzeczy jest tak. W trudnych warunkach rodzą się twardzi zawodnicy. Także na takim boisku się wygrywa i wtedy... Tym bardziej pod wodzą trenera Tomka Tułacza. Mam tutaj po prostu pokój, że najlepsze kiełbaski w Polsce. Jeszcze na GKS-ie Katowice są. No tak, jak kiedyś tu byłem, to w pierwszej połowie zadałem dwie kiełbaski i wygraliśmy 2-0, nie? Gotowy. No, będzie. Jak się zastanawiacie, jak wygląda najlepszy golmaster w lidze, to popatrz. Słyszałem, że tu nawet z zagranicy na kiełbasę przyjeżdżają. Tak, tak. Czechosłowacji, nie, Czechosłowacji przyjeżdżają. No, Kamil, recenzja kiełbasy. Myślę, że taką kiełbaskę warto było przyjechać do Niepołomic. A tak mieć kierownika, jakby zjadł po prostu. A kierownik, tak mu ślinka cieknie tutaj, mu skapie, tak by zjadł. Ale pewnie pojemniki teraz zostaje, to nie może. No. Yes, you are half right.
Patrzcie, Słowacy!